bardzo cienki, przez co wydaje mi się wygodne. No i też nie musiałam tutaj regulować strun. Ostatnio wymieniałam strunę. Tutaj jeszcze kiedyś sobie narysowałam, namalowałam lakierem do paznokci modela. Nie wiem, czy to wygląda estetycznie, ale może teraz już bym nie malowała. Mogę pokazać Wam najprostsze akordy. No to na przykład mamy akord A, grany od struny A, czyli tej tutaj drugiej skóry. To jest akord turowy, czyli należy do wesołych. Natomiast mamy też A mol. Smutny akord. I to będzie amol w ten sposób. Na przykład, gdybyśmy chcieli grać na przemian A dur i amol. Mamy również na przykład akord C. A gdybyśmy chcieli zagrać C mol, czyli smutny, to już jest akord z poprzeczką, czyli akord barowy. I on jest wtedy, mamy tutaj dźwięk. No i wtedy robimy tak. Dla mnie te akordy barowe, jakby ja potrafię grać ze zmianą na te akordy, ale zawsze gdzieś jest jakiś niedociśnięty dźwięk, bo nie potrafię po prostu tym palcem tak przycisnąć, żeby domknąć już. C-mol. Teraz jakbym miała C-mol na C-dur robić zmianę, to już jest hardcore dla mnie na przykład. I to idzie tak, że wiecie, no trzeba to wyćwiczyć.
Już akordy.